Witam, witam na kanale audio czytambuki. Od Odprzed Państwem rozdział siódmy książki pod tytułem Wrzos. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, życzę miłego słuchania. Prezes na próżno wyglądał syna. O dwunastej wyszedł, a w czasie jego nieobecności radlicz zabrał rzeczy i Pugilares. Gdy prezes wrócił około drugiej, Lokaj mu to doniósł. Stary Sanicki był wściekły na syna, stęskniony pokazji, w najgorszym dadu humorze przyjął Wolskich, których i bez tego nie cierpiał. Stara już w przedpokoju rozpytała lokaja i miała minę ogor na tropie grubego zwierza. Małe jej tonące w tłuszczu oczki świdrowały twarz gospodarza. <laughs> Cóż to, e, słyszę, młodzi państwo się rozjechali? Rzekła słodziutko po przywitaniu i przedstawieniu narzeczonego, ale prezes już się pohamował. Wyprawiłam kazie do chorej krewnej, zapewne dziś może jutro wróci. Andrzej przed chwilą został wezwany do fabryki depeszą. Nowa maszyna jeszcze nie zupełnie normalnie funkcjonuje, a marka mnie technik. Zwrócił się do narzeczonego z jakimś banalnym pytaniem, zaczepił żartobliwie pannę i rozmowa poszła gładko. Narzeczony typ polskiego bałaguły, duży, tęgi, z byczym karkiem i głosem mówił o burakach i cukrze, o kontraktach i jarmarkach. Prezes udawał, że go tak bardzo interesuje, ale w duchu myślał, że Wolska szpieguje i szpera, i że ją trzeba ułagodzić sutym prezentem i powtarzał w duchu Srebro, Makaty, Saski Serwis czy Mankielewicz. Wreszcie, korzystając, że młoda para poszła oglądać jakiś obraz w drugim końcu salonu, spytał konfidencjonalnie. Darujcie szczerość, ale radbym ofiarować jaką pamiątkę Jadzi na nowe gospodarstwo. Wiesz najlepiej, co by jej zrobiło przyjemność. Ale cóż znowu, każdy drobiazg będzie miły. Nie krępuj się niczym. Pan Bokowiecki ma dom świetnie urządzony, nic nie brak. No nie idzie zatem, żebyśmy dziecka nie zaopatrzyli we wszystko, więc może srebro stołowe. Ach, to za wspaniałe, cóż znowu? Załatwione, o srebro się już nie kłopoczcie. Dzięki, dzięki stokrotne. Jadzia się tak ucieszy. Ona dziecko marzyła o kolczykach. Marzyła, będzie je mieć, uśmiechnął się prezes. Wolska promieniała. Mój drogi, jakże m wdzięczna, dajże pokój, nie ma o czym mówić. No, a jakiż stan finansowy tego pana? Zasięgnęliście informacji? A jakże? Był przecie jego wuj i dowiadywaliśmy się przez znajomych. Bardzo porządna rodzina! Ma własny rodowy majątek i duże dzierżawy! Ano to chwała Bogu! Andrzej wziął też żonę bez posagu i trafił najszczęśliwiej. Wzmiankę o żonie bez posagu zatuszowała Wolska chrząknięciem, bo młodzi wrócili, ale prezes nie obstawał. Przy temacie rozmowa stała się ogólna. Bukowiecki był oszołomiony Warszawą przyszła teściowa już potrafiła go zawojować patrzał jej w oczy gdy miał odpowiadać poza i borakami nie umiał mówić po chwili zaczęto się żegnać prezes najsolenniej za syna, synową i siebie obiecał obecność na weselu zamieniono mnóstwo czułych słówek i wizyta była skończona staro odetchnął, stanął u okna i zamyślił się jeśli baba za to nie będzie milczeć, to dla drugiej dostanie figę. I gdzie się ten nic poniądrzej podział? Jak na złość to urządził. No, może babie gębę zatkam. Widzę, że tego draba łudzą jakimś posagiem. Ładnie się osioł ubierze. A tymczasem Wolska wróciła do domu. Narzeczony zbywszy pańszczyzny ulotnił się do hotelu. Kobiety zaczęły sejmować. Jak to? Sam prezes? A Andrzejowie pytały córki. Ona niby u rodziny, on niby w grodzisku, odpowiedziała brwi unosząc jadzia. To podejrzane, zabrzmiał chór. Bardzo, rzekła stara. A szczególnie dlaczego? Wiecie? No, no, dlaczego? Zauważyła coś mama? Z miny starego nie. To spryciarz, ale z jego postępowania on zanadto hojny. Jak to? Ano kostuni Dąbrowskiej dał raptem dwa dywany, Zosi Wolińskiej pierścionek, a Jadzia wiecie co dostanie? Co, co? pytały półciekawie, półzawistnie. Całe stołowe srebro i kolczyki. Jadzia była czerwona z radości, tamte czerwone z zazdrości i żalu. Srebro i kolczyki, mój Boże! To podejrzane, on się przymila do nas. Musi tam coś być, ale co? Dowiemy się, odpowiedział chór. W trzy dni potem wiedziały. I wiedziało pół Warszawy, że Andrzej porzucił żonę i pojechał z panią Celiną za granicę. W tydzień mówiono, że odesłał już przedtem żonę do rodziny, bo ją zastał uradlicza na schadzce, gdy mu w pracowni pozowała w stroju żadnym. A tymczasem rzeczywiście na Marszałkowski prezes był wciąż sam. Odkazie otrzymał list, że babka umarła, a macocha ciężko zasłabła. W parę dni potem depeszą został wezwany do Górowa doktor Downar i wieści się urwały. Co prawda mniej to gryzło prezesa, jak nieobecność syna. Gdy się przekonał, że go nie ma w fabryce, parę dni udawał swoboda, ale gdy się dowiedział, że pani Celina wyjechała i gdy kołacki znowu go napadł o obraz Radlicza, stary postanowił rzecz wyjaśnić i posłał kartkę, prosząc malarza do siebie. Radlicz stawił się natychmiast. Prezes się nim opiekował w szkołach, był mu jak krewny. Zresztą myślał, że ujrzy Ale dom wiał pustką i chłodem. Stary był chmurny i stękający. Powiedz mi, mój drogi, czy to być może, żeby Andrzej za tą starą awanturnicą poleciał? Radlicz wobec troski starego poczuł wyrzuty sumienia i niebywałe postanowienie mówienia prawdy. Co znowu? To ona od niego uciekła! Prezes nagle o dziesięć lat odmłodniał. Nie może być! Bajesz, byle mnie pocieszyć! Naprawdę go rzuciła? A on co? On desperuje, chciał gonić i strzelać, alem wyperswadował. Pojechał do Kijowa, żeby się otrzeźwić. I dzień tam siedzi. To nie może być. Albo urzesz, albo sam prawdy nie znasz. Że baba drapnęła, wiem. Że on desperował, wiem. Żem go wyprawił, by ludziom zeszedł z oczu, też wiem. A czy potem nie poleciał za nią, tego nie wiem. Prezes znowu dziesięć lat się zestarzał. Co teraz czynić? Warszawa się trzęsie od plotek. Czy ten człowiek ma sumienie? On mnie do grobów pędzi. Naturalnie poleciał za nią, to jasne jak słońce. Szatan niech kobieta. Piekło ją porodziło na moje nieszczęścia. Tu na domiar złego Kazia tam siedzi nad chorą macochą. Wszystkie pozory przeciw niemu. Radlicz, który plotkę sam stworzył, milczał. Prezes począł chodzić po pokoju niespokojnie. Można oszaleć, gdzie ta baba pojechała, gdzie go szukać. Ona go nie chce, żeby miał rozum i mnie słuchał, to by jej nie gonił. Teraz wróci wściekły albo ją przejedna, pogodzę się i znowu ją tu sprowadzi. Wątpię. Zna pan prezes zdanie za to, co było, żyd nie płaci. To już przeszłość tylko. W tej chwili rozległ się dzwonek w przedpokoju i zaraz głos, na który obydwaj zerwali się. – Kazia, nareszcie! – zawołał prezes. A tuż i ona stała już w gabinecie, blada, mizerna, ze smutnym na licach uśmiechem. Prezes z wybuchem radości począł ją ściskać i całować, wołając –– Skądże? Jakim pociągiem? Boże, jak ty źle wyglądasz! Nigdy już cię więcej samej nie puszczę. Cóż tam słychać? Jak macocha? – Źle odparła smutno. Jest i ojciec i doktor Downar poczciwy nam towarzyszył. Ulokowaliśmy ją u niego w lecznicy. Zapewne będzie potrzebna operacja, przytem ma wadę serca. Bardzo źle przywitała radlicza, o Andrzeja nawet nie spytała. Pewna, że jest w grodzisku. A gdzież twój ojciec? spytał prezes. A mała? Została w górowie? Została. Ojciec musi za parę dni wracać, będzie dojeżdżał. Dla małej trzeba dziś jeszcze wyszukać dobrą bonę. A tu macocha chce, żebym jej nie odstępowała. A ja doprawdy takam zmęczona, że ledwie stoję. Totusiu, proszę o klucze. Muszę w domu przede wszystkim się rozejrzeć. Strasznie tu brudno i nieporządnie. Opamiętaj się, kobieto, burzył się prezes. Spójrz, jak wyglądasz. Musisz odpocząć. Do macochy dziś nie pójdziesz. Po ojca twego zaraz idę. A ja? Bonę załatwię, ofiarował się radlicz. Zobaczy pani, jak się na tym znam. Dziękuję panu. Nie bardzo ufam. Przekona się pani, za godzinę przyśle tuzin do wyboru. Pożegnał ich i wyszedł. Ona poczęła się krzątać po domu, a prezes za nią chodził uszczęśliwiony, że wróciła rad chorobie macochy, śmierci babki, podłuczonym lampom, zasuszonym kwiatom, molom, w dywanach opieszałości, służby, wszystkiemu, co przeżyła i zastała, byle jak najpóźniej spostrzegła nieobecność męża i spytała, gdzie jest. Po godzinie maszyna domowego życia poczęła działać prawidłowo. Służba poczuła rygor i władzę. Kasia się przybrała, gdy zaczęły napływać naganiane przez radlicza bony. I temu był rad prezes, chociaż i drażniło go to, że, że Kasia snadź ani na chwilę nie pomyślała o mężu. Nareszcie piątą kandydatkę wybrała i omówiwszy warunki i obowiązki odprawiła do jutra. Wtedy prezes rzekł Wiesz, że Andrzeja nie ma? Widzę, nigdy go o tej porze nie ma. Ale go i potem nie będzie. Wyjechał za granicę. Tak? Na długo? spytała obojętnie. Um, nie mógł określić je dnia powrotu. Pojechał do Berlina w interesach fabryki. Nie pytała więcej. Usiadła w fotelu, przymykając zmęczone bezsennością oczy. Trzeba iść, szepnęła. Dokąd? Krokiem cię nie puszczę. Macocha pastwiła się nad tobą, zamęczała teraz niech sobie szuka opieki. Otworzyła oczy. Była dla mnie zła, teraz jest chora śmiertelnie, będę jej służyć jak córka, a ojciec? Wstała, wyprostowała się siłą woli, otrząsając zmęczenie. Pójdę, tatusiu, przyjdziemy z ojcem na obiad. Czekaj, utrapienie, to i ja pójdę z tobą. Ubrał się, wyszli. Po drodze, gdy spotkali kilku znajomych, rzekł. Bo nie wiesz, co tu się stało? Gdyście tak oboje zniknęli, z Warszawy powstała plotka, żeście się rozeszli i musimy się razem pokazywać. Spojrzała uważnie na niego, zastanowiła się dopiero nad położeniem. Tyle wrażeń innych miała w pamięci tak się czuła jeszcze wśród troski wydarzeń górskich, że z pewnym trudem wracała do stosunków swego domowego życia. Gdy Andrzej wróci, pokażemy się razem w teatrze i będzie znowu o nas cicho. Żebyż on rychło wrócił! westchnął prezes. Ojciec wątpi. Może on wcale za interesami fabryki nie pojechał nawet. A jeżeli? spytał prezes zgnębiony. Brwi Kazi zbiegły się na sekundę. W takim razie nic nie pomoże, jeśli mnie z ojcem nawet będą widywać. Nie uratujemy opinii, gdy on o nią nie dba. Kaziu! Ty to mówisz tak obojętnie, jakby to ciebie nie obchodziło. A czyż to o mnie chodzi? Cały świat wie dzięki jego taktowi, że jestem żoną opuszczoną, zdradzoną, tolerowaną zaledwie. W niczym nie zmodyfikował swych kawalerskich zwyczajów. Robiłam co mogłam, aby moje śmieszne i upokarzające położenie zamaskować, ale teraz nie widzę sposobu uratowania pozycji, gdy on, jak przypuszczam, wyjechał za granicę z kochanką i zresztą nie widzę, co już więcej ludzie mogą na nas pleść jak dotychczas. Chciałabym tylko ukryć prawdę przed ojcem i myślę, że nawet lepiej, iż nas razem nie zobaczy. Ale ty nie wiesz wszystkiego, co tu się porobiło. Ta baba go porzuciła i wyjechała, ruszyła z lekka ramionami. A on za nią pogonił. Skąd wiesz? Domyślam się. Tak, ten osioł myśli, że ją odzyska. Życzę tego z całego serca. Kaziu, to okropne co mówisz, więc ty ani trochę nie dbasz o niego? Zagryzła wargi, żeby nie rzec złego słowa i odpowiedziała po chwili: Życzę, żeby z tamtą wrócił, bo jeśli ją straci, będzie się mścił na mnie, doprawdy, dla ojca i dla was, tatuszu i dla siebie samej, by nie łamać mej przysięgi małżeńskiej, nie chciałabym, o, za nic nie chciałabym go znienawidzić, a czuję, że gdy tamtą straci, już nie obojętną mu będę, ale nienawistną, i on mnie również. A ja inną widzę przyszłość. On stamtąd wróci sam i uzdrowiony, przejrzy, opamięta się, wyzwoli się spod opętania tej baby i prezes, upojony nadzieją spojrzał na nią z uśmiechem, ale twarz młodej kobiety miała taki wraz zgrozy i chłodu, że się przeraził. Kazie, zlituj się, to mu przecie wybaczysz, darujesz, będziesz dobra dla niego. Ty tego nie uczynisz. Czego? Odepchnąć męża, który raczy być łaskawym dla mnie? Cóż znowu, alboż żonie to nawet wolno, dajmy pokój tej kwestii, tatku. Nie ma o czym mówić, będzie jak on zechce. Dojrzała troskę na jego twarzy, opamiętała się, przytuliła serdecznie do jego ramienia i rzekła głosem pełnym łez. Tatusiu, proszę mieć dla mnie względ, jestem strasznie zmęczona i zdenerwowana. Tydzień byłam nadkonającą, tydzień z chorą macochą, straciłam moc i panowanie nad sobą. Muszę trochę odpocząć i opamiętać się do prawdy. Jak się widzi, chorobę i śmierć nabiera się do życia pogardy i lekceważenia. Niech się tatuśnie nie troska i we mnie nie wątpi. Ale prezes nie mógł odzyskać otuchy i dobrej nadziei opadły go gromadą zgryzoty i troski. Chwilę milczał, wreszcie rzekł. A ten Kołocki z tym obrazem, o tym nic nie wiem. Co za obraz? – Radlicza, na tym, którym ty jesteś, sportretowana podobno. Muszę raz pójść na wystawę i zobaczyć, czy to prawda. Kołocki daje Radliczowi trzy tysiące, a ten sprzedać nie chce. – Niech mu da pięć, ale co nam do tego targu? – Licho wie, co plotę, żeś pozowała Radliczowi. Jak Andrzej wróci, może być skandal. Wzdrygnała się ze wstrętem, spojrzała z bezmiernym obrzydzeniem po ludziach zapełniających ulicę, po tej czarnej fali śpieszącej, zda się zajętej, zaabsorbowanej, zapracowanej i rzekła. Niby mrowiska, to tylko chmary żuków szukających nawozu dla biesiady. Czyż oni doprawdy nie mają własnych uciech i trosk, zajęć i celu wyższego? Ochydne. Wzdrygnała się jeszcze raz. Weszli w bramę lecznicy, zatrzymała się u drzwi schodów. Tatusiu, polecam wam ojca, szepnęła smutno. Szpanowski rozmawiał z doktorem Downarem w pokoju poprzedzającym sypialnię chorej. Został z nimi Sanicki. Kazia przeszła do macochy. Jesteś przecie? Myślałam, że już ciebie nie zobaczę. Przywitała ją grymasnie chora. Zajrzałam na chwilę do domu i jestem na usługi. Jakże się pani czuje? Bardzo droga zmęczyła, odpowiedziała Kazia troskliwie. Pani, pani, zamruczała Szpanowska, jeśli nie serca, to dla oka ludzkiego mogłabyś mnie matką nazywać, ale ty teraz, wielka pani, ja na twojej łasce. Ach, Boże, cóż doktor mówił? Źle ze mną? Nic nie mówię, żeby źle było. Niech się matka nie trwoży, pojutrze będzie konsylium, może po paru tygodniach wróci matka zdrowa do domu. Ja to będę prawie ciągle, bo dla Zosi już mam, jutro ją wyprawię do Górowa. Nie trzeba się niepokoić, wszystko będzie dobrze. Jakaż to bona? Masz jej świadectwa? Niech do mnie przyjdzie, muszę ją widzieć. Będzie wieczorem. Świadectwa przyniosłam. Biedna Zosieńka, biedna aniołeczek, ach mój Boże, za co mnie tak karzesz? Zaczęła przeglądać świadectwa. Kazia krzątała się po pokoju. Wszedł Szpanowski z Downarem. Ach, doktorze, kiedy wy mnie stąd uwolnicie? Dziecko tam samo zostało, ja nie mogę tu długo pozostać. Może być dziś konsylium? Niech wiem, co mnie czeka. Muszę wracać do domu. Dziś nawet ja pani nie będę egzaminował. Trzeba do jutra po podróży wypocząć. Pojutrze będzie nas trzech. Kolega Morawski, Raps i ja. Wtedy zdecydujemy kurację. Ale niech szanowna pani nie liczy na tygodnie, ale na miesiące. Do tego przygotowuję z góry. Miesiące? Ja nie chcę. Mówiliście w górowie, że to potrwa może dziesięć dni. Dłużej nie zostanę. Mamy zatem dziesięć dni, więc dziś nie mamy o co się spierać. Przede wszystkim spokój! Zaraz tu przyjdzie siostra Klara, której panią polecę w opiekę. Żeby się pani nie nudziło, siostra Klara, dozorczyni, Kaziu, obiecałaś ty tu zostać. I zostanę, matko? spojrzała pytająco na downara. Pani saniska zostanie o ile będzie mogła odparł spokojnie a siostra Klara będzie stale. Szpital! Śmierć jęknęła chora. Ależ moja droga, wtrącił Szpanowski, będziemy bezustannie nad tobą czuwać. Nie irytuj się. Ale ty odejdziesz pojutrze, ona wpadnie z łaski swojej na godzinę dziennie. Wywieźliście mnie tutaj, żeby się pozbyć kłopotu, o, ja was rozumiem. Zarżnijcie mnie prędzej. Kaziu rozległ się za drzwi głos prezesa. Wyszła, słyszał wszystko, czerwony był z gniewu. Ja cię tu pięć minut więcej nie zostawię. Chodź. Nie, tatusiu, zostanę do piątej, przyjdę na obiad. Proszę sobie iść i nie słuchać. Piętnaście lat byłam w takich warunkach w Gurowie. Byłaś, ale nie będziesz. Odprowadziła go w najdalszy kąt pokoju i rzekła. Mówił ojciec z doktorem Downarem. Wie ojciec, że dla niej nie ma wyzdrowienia. Chyba cud, żyć będzie może ledwie tygodnie, a ja może długie lata. Proszę mnie tu zostawić. Jej dogodza sama przejdę bardzo dla mnie na przyszłe lata użyteczną szkołę cierpliwości i znoszenia spokojnie prześladowania. Pocałowała go i pozostawiła zakłopotanego. Zrozumiał, do czego czyniła aluzję i posępnie zamyślony poszedł do domu. Po chwili wyszedł też z lecznicy doktor Downer i ruszył również ku domowi. Wyjechał był przed czterema dniami i chociaż wrócił rano, dzień cały spędził na mieście, nie kwapiąc się do rodzinnego ogniska i teraz się nie kwapił myśląc w dalszym ciągu o jutrzejszych zajęciach, wizytach, interesach, których się zapas nagromadził przez ciąg jego nieobecności. Szedł zamyślony, nareszcie się obejrzał i spostrzegł, że zamiast na marszałkowskiej był na smolnej, zamruczał coś, stanął i skręcił w bramę. Stróż mu się ukłonił. Stara jest na górze, spytał. Jest, proszę pana, ale tu onegdaj jakaś pani pytała o pana. No i co? Ano nic. Powiedziałam, że pan tu nie mieszka, ale bywa. I poszła sobie. Jakaż to pani? Taka chuda z dużym nosem, w czarnej rotundzie? Tak, tak. Downer nic więcej nie rzekł. Wszedł na schody. Wściekła się czy co? zamruczał do siebie, otwierając kluczem zatrzask w drzwiach na pierwszym piętrze. Wszedł do ciemnego przedpokoju, zatrzasnął drzwi. Po kwadransie wyszedł z powrotem na ulicę, zawołał dorożkę i kazał się wieźć do domu. Miał minę jeszcze bardziej zamyśloną jak przedtem. Zadzwonił i rzekł do lokaja: "Światło do gabinetu." Rozebrał się powoli, nasłuchując ostry, krzykliwy głos kobiecy, rozlegający się w głębi mieszkania, w sporze z kucharką widocznie. Wszedł do swego gabinetu, gdzie tymczasem lokaj zapalił lampę i usiadł do biurka, na którym piętrzył się stos listów zaległych z czterech dni. Zaledwie odczytał pierwszy, krzykliwy głos zbliżył się do drzwi, bezustannie burcząc na służbę i do pokoju weszła kapłanka domowego ogniska. – Cóż to, nie raczysz się nawet ze mną przywitać? – zaskrzyczał od progu. – Dobry wieczór – rzekł flagmatycznie Downar. Słyszałem, że masz jakąś scenę z Franciszką, nie chciałem przerywać. Mam, jak widzisz, masę zaległej roboty. – Kiedyś wrócił? – spytała toną sędziego śledczego. – Dziś. – Cztery dni tam byłeś. Dali ci tysiąc rubli? – Przywieźliśmy chorą do lecznicy. – to inny interes, ale za te cztery dni ileś dostał? Nic, mruknął, biorąc się do odpowiedzi na list. Jak to nic? Kłamiesz, ruszył tylko ramionami i pisał. Ja się dowiem, wszystkiego się dowiem, jak już wiele wiem, a tu tymczasem straciłeś lekko kilkaset rubli. Goldmark miał atak, trzy razy byli od hrabiny Pelagi. A no trudno, nie mogę być tu i tam jednocześnie. A powiedz mi, co to za figura? Kto? Ano, jakiś twój rodak spod smorgoń, co tu wlazł wczoraj w kaloszach do salonu i zostawił tę kartę. Rzuciła mu na biurko bilet wizytowy Florian Sopoćko, a pod tym kilka słów ołówkiem. Downar spojrzał, przeczytał i włożył bilet do kieszeni. No i czego ta dzicz chce? spytała pani. Pewnie wsparcia. Sopoćko to milioner. Mógłby być za swe miliony bardziej do ludzi podobny, no ale to prawda, Sopoćko, żeby Litwin stał się do ludzi podobny, straciłby w swych oczach całą wartość. Downar milczał. Twarz jego nie zdradzała żadnego wrażenia, tylko sztywniała, kamieniała, zda się. Stojąca za nim kobieta nie badała zresztą wrażenia, jakie sprawia była zajęta sobą. Była też ufałowa dzisiaj, ale że koniecznie chciała z tobą się widzieć. Udałam, że nie wiem, po co przyszła. Było dać trzydzieści rubli. Wiesz przecie, że się im miesięcznie należą. Po pierwsze, nie należą się, ale z łaski dostają. Po drugie, trochę mi za wiele tych twoich ubogich, krewnych zagląda do kieszeni. Zresztą mogła mnie poprosić. Fana Beria. Dzwonek w przedpokoju. Pani wejrzała. – Od doktora Morowskiego bardzo pilny – rzekł zdeszany głos. Downar wziął z rąk żony kartkę. – To goldmarku Marku – szepnęła, zaglądając mu przez ramię ciekawie. Wtem na schodach, potem w przedpokoju rozległy się kroki i szlochanie dziecka, potem głos służącego. – Czego to mała? Wynoś się! Do pana doktora przyszła mamusia. Tatuś się zarżnął w fabryce ci o la boga. Mamusia leży, wczoraj siostrzyczka się urodziła. O jezu, mamusia z łóżka się zwleka, ale i nie może wstać, tatko we krwi. O jezu, żeby pan doktor zaraz przyszedł. Zaczęła mówić w przedpokoju, skończyła za drzwiami, bo ją lokaj usunął. Downar wyszedł z gabinetu, spojrzał na wygalowanego lokaja goldmarka, wziął paltę i kapelusz. Spiesz się, śpiesz. Możesz nie zastać, mówiła żywożona. I pewnie, że nie zastaną, odparł. Wrócił do gabinetu, wziął z szafy gruby pugiar z narzędziami. Śledziła go. Po co pociągasz za sobą ten cały kram? Tam nie będzie operacji żadnej. Spiesz się! Czy cię czekać z obiadem? Nie czekaj, albo jak chcesz, odparł wychodząc. Lokaj goldmarka szedł za nim, na schodach skulona siedziała dziewczynka. Cała otulona starym szalem zerwała się na skrzyp drzwi i rzuciła się do jego rąk. Cicho, chodź ze mną, rzekł szeptem. Gdy byli już w bramie, zwrócił się do lokaja. Powiedz doktorowi Morawskiemu, że będę za godzinę. Wyszedł na ulicę, skinął na dorożkę. Siadaj, mała, i prowadź. Dorożka potoczyła się na solec. W trzy godziny potem downar wrócił. Żona przyszła zaraz do gabinetu i zastała go jak mał ręce. Gdzieś ty mógł tak obielić surdut? zdziwiła się. Cóż, żyje? Kto? No któż by Goldmark. Jużem go nie zastał. Boś po swojemu się zbierał. Naturalnie nic ci nie dali. Ile ty tysięcy tracisz przez swą obrzydliwą litewską powolność? Nigdy niczego się nie dorobisz. Takie szczęście, mając inny miliony, by zebrał, a my co mamy? Na jeden obiad mamy, a dwóch nie zjemy, odparł spokojnie. Goldmarka nie było sposobu ratować, po co się było śpieszyć do trupa? O logika człowieka bez ambicji i co ci ludzie widzą w tobie? Ładnie byś wyglądał bez mojej opieki. No, ale masz mnie, nie dam ci zginąć. Raczyła rozchmurzyć oblicze i poklepała go łaskawie po ramieniu. Wiesz, mam niespodziankę dla ciebie. Zgadnij. Może obiad? Bom głodny. Jest i obiad, i jest kamieniczka. Ta wiesz, co targowała na żurawiej. Kupiłaś? O, no to dobrze, ale obiad mi pilniejszy. Zbliżył się do światła, chwyciła go za rękę. Skąd ty masz krew na mankietach? Downar cofnął żywo rękę, spojrzał i odparł. Albo ja wiem, trzeba się przebrać. Ja nie wyszedł do sypialni. Na szarą, zawiędłą twarz downarowej wystąpił rumieniec. Rzuciła się do biurka, otworzyła pogilarę z narzędziami. Był jeszcze gdzieś przed Goldmarkiem, dlatego się spóźnił. On mnie okrada, to prawda, co gadają wolskie, ma kochankę. Przeciętna żona zrobiłaby scenę, z wtórem płaczu, spazmów, ale Downarowej pożycie składało się z bezustannych wymysłów i gderania, i Downar do tego tak nawyku, jak do śpiewu kanarka i terkotania zegara, nie czyniło to już na nim żadnego wrażenia. Miała inny sposób, by go wyprowadzić ze spokoju. Gdy po chwili przyszedł do jadalni i zastał żonę prezydującą u stołu w głuchym milczeniu, zajął swe miejsce, spojrzał na puste naprzeciw siebie nakrycie i spytał. A gdzie Stefan? Był to krewny pani student, który się u nich stołował i mieszkał. Nie było odpowiedzi, tylko wzgardliwe ruszanie ramion. Downar spojrzał na żonę i zrozumiał, że czeka go niełaska długa, że nie otrzyma odpowiedzi na najbardziej ważne i na najprostsze pytania i trwać to będzie, dopóki jej nie przebłaga. Przez cały zaś ciąg tej pokuty złość swoją będzie wywierać na służbie, w domu powstanie wojna, sroższa niż zwykle, a w rezultacie kucharka, młodsza i lokaj poproszą o uwolnienie od obowiązków. Wszystko to stanęło w myśli Downara i dało zupie smak żółci. Przestał jeść. Przy pieczeni wybuchła scena z Janem, który nie nagrzał do baraniny talerzy. Wskutek tego zabrano baraninę i talerze do kuchni. Milczeli oboje. Obiad się przeciągał, nareszcie gdy pani sama odebrała z rąk lokaja kompot i, wymyślając kucharce, poszła z nim do kuchni, Downar serwetę rzucił i głodny poszedł do gabinetu. To jedno wiedział, że pracować może spokojnie, że ona nie raczy go odwiedzić. Czytał, pisał i tak się wreszcie w zajęciu zatopił, że przesiedział do dwunastej. Wtedy posłyszał złowrogie mruczenie w sypialni, potrącanie sprzętu, wreszcie trzaśnięcie drzwi i zgrzyt klucza w zamku. To znaczyło, że będzie spać w gabinecie na Otomanie. Podniósł oczy, popatrzył na te drzwi, pomyślał chwilę, potem głową potrząsnął kilkakroć ruchem powolnym niedźwiedzia, któremu pszczoły zaplączą się w kudły i syczą. I znowu pochylił głowę nad jakąś rozprawą, którą pisał do druku. I zdawało się, że ten człowiek jest zupełnie nieczuły, a on był tylko tak bardzo silny. Nazajutrz, jak zwykle wychodząc o dziewiątej, spotkał na schodach Kazie. Teraz już znali się dobrze i rozmawiali. Nie zaspała pani, rzekł. Nie, ale zamiast nam idę wprost do lecznicy i stracha mam. Niełaskawego przyjęcia, no to pójdę z panią, będzie raźniej. Dziękuję. Naturalnie, że z profesorem poszłabym wszędzie odważnie. Ale ja darmo nie służę. Musi mi pani oddać przysługę także. Zostanę w lecznicy, a pani tymczasem pojedzie na solet siedemnaście i wyszuka w suterenie robotnika wieczorka. Wczoraj go opatrzyłem, odwiedzę jutro, dziś nie mogę, ale tam jest siedmioro dzieci. Najmłodsze ma dwa dni, najstarsze dwanaście lat. Już wiem, rozumiem i załatwię co się da. Weszli do lecznicy. Zły humor i rozdrażnienie szpanowskiej ułagodziło się przy pierwszych słowach downara. Został przy niej, zastała go jeszcze Kazia, gdy wróciła z solca. Zdała mu w paru słowach sprawę z polecenia i zajęła swoje miejsce przy chorej. W południe odbyło się konsylium zdecydowano operację za tydzień. Szpanowski został u żony, Kazia uwolniła się, by załatwić zaległe interesy. Wstąpiła po drodze do ocieski. Zastała artystkę sprzątającą w pracowni. Na sztalugach stało puste płótno, na którym wycierała z farby pędzle, pisząc fantastycznie Hansie huku, Klauberze, ostaw malowanie. Co to znaczy? spytał z uśmiechem Kazia. To znaczy, Hans, przestań już malować. Spełniam, bo jadę w świat. Dokąd? Do słońca. Na długo? A, bo ja wiem nie cierpię wiedzieć co będzie i ile będzie nie jadłam nigdy w życiu obiadu który sama dysponowałam ale chyba znowu do tej przeklętej warszawy wrócę cisnęła pędzle na stół a pani gdzie była przez ten czas u ojca grzebałam zmarłych doglądałam chorych mam ciężkie zmartwienie ma macocha leży w lecznicy do wnara. Było dziś konsylium, będzie operacja i prawdopodobnie zły koniec. Muszę nad nią siedzieć. Myślałam, że panią uproszę o pomoc w moich pracach z panią Ramszycową. Boję się o niej pokazać, bo dwa tygodnie opuściłam. Ładnie by wyszli pani protegowani do mojej opiece. Widziała pani wrzost radlicza? Nie. Ociecka się roześmiała. Kapitalnie, prawdziwy wyrób warszawski, toć przecie pani mu do tego pozowała ja? I za to mąż panią odesłał do rodziny i rozpoczął kroki rozwodowe przecie to fakt i radlicz spoliczkował za panią Kołockiego i mają się pojedynkować nie wie pani skądże pani wraca wracam od natury i boga ze wsi nic nie wiem o błocie i ludziach zbladła zamyśliła się przesunęła ręką po czole i uśmiechnęła się z przymusem co robić królestwa niebieskiego mi nie odbiorą Radlić jest to, mruknęła cieska. Mówiłam mu było sportretować grubą, rozęblatową. Żydy by ci dali tysiące i każdy rozsądny człowiek uwierzyłby, że ta ci pozowała. A tak sławy dużo nie zbierzesz, a gnaty ci słusznie przetrącą. Swoją drogą, hultaj dał śliczny obrazek. Więc pani wyjeżdża, szepnęła smutno Kazia. Oj, osobliwość, prawie wierzę, że ktoś mnie żałuje, zaśmiało się szydarcze ocieska. Niech pani wierzy. Będzie mi bardzo źle, ty mi czas i jeszcze gorzej bez pani niefrasobliwej filozofii. Zazdroszczę jej pani. Niestety, nie zaszczepić jej, a szkoda, bo z nią bardzo dobrze żyć. Powiadają jedni, że wszystko poznać to wszystko wybaczyć. To dla pani napisane. Na tym pani skończy życiową walkę. A pani zdanie? Moje osobiste? Wszystko poznać, to nic nie chcieć. Z tym mi dopiero dobrze. Kazia się uśmiechnęła. Myślę, że mnie osądzono. Dużo chcieć, a nic nie poznać i nic nie mieć. Więc wiosną pani wróci? Proszę o słowo wieści. Dobrze, napisze: a pani niech na duchu nie upada. Wszystko minie. To jad szczęścia, a wino utrapienia. A zresztą wszystko głupstwo. Uścisnęły sobie dłonie. Wszystko głupstwo powtarzała w myśli idąc wzburzona tym, co usłyszała, zaniepokojona pomimo spokoju sumienia, ale nie mogła przejąć się niefrasobliwością ocieskiej. Wrzał w niej bunt na los, na ludzi, na samą siebie i głuche przekonanie, że pokierowało swym życiem fałszywie. Poświęciła się na próżno, ni sobie, ni innym nie dała nie tylko szczęścia, ale nawet spokoju. Czuła się słaba, niezdolna do dalszej walki, zniechęcona do obowiązków, obca i wroga w tym mnóstwie ludzi, w tym nienawistnym otoczeniu i biedna i smutna i sama. Nie była w humorze załatwiania interesów i sprawunków, a chciała bodaj zobaczyć jedną życzliwą duszę. Poszła tedy do tuni. Po drodze spotkała starą markamową. Wydało się, że powitanie było chłodniejsze niż zwykle, a oczy matrony patrzyły na nią krytycznie. Spotkała dwie Wolskie, uśmiechnęły się dziwnie na jej widok i coś do siebie szepnęły, skinąwszy jej tylko głową. Tonia, dziwnym trafem sama w domu, przyjęła ją okrzykiem: Bój się Boga, co się dzieje z tobą? Nie wiesz, co tu się dzieje? Ładnieś się skompromitowała! Ja czemu? Ano. Andrzej z Celiną za granicą. I to ma być moja kompromitacja? A czyjasz? Tyś winna i słusznie będziesz cierpieć, mówiłam ci. To wstyd, to hańba, żeby mąż robił taki skandal. Jak ty teraz ludziom oczy pokażesz? W pół roku po ślubie rzuca cię dla starej awanturnicy. Pfu! Ja bym umarła ze wstydu. Być pośmiewiskiem! Kasia słuchała w milczeniu, rysy jej tężały w jakiś wyraz stępego uporu i zaciętości, Tonia zaś wyładowywała długo zbieraną żółć, serdecznie lubiła dawną koleżankę, ale tak było trębne, odczuła gorąco jej nieszczęście, jak nazywała, kłóciła się o nią zajadle ze znajomymi, teraz całą duszą pragnęła ją ratować. Nie rozumiem do prawdy ciebie. Nie masz odrobiny ambicji. Młoda jesteś, ładna, elegancka i nie skokietować rodzonego męża. W twoim wieku zajmować się dobroczynnością, fach sobie z tego zrobić, kto temu uwierzy. Naturalnie, twoje latania po różnych dziurach po Wiśle to ci zrobiły, że posądzają, że bywasz u Ocieskiej, gdy radlicz ma w tejże kamienicy pracownię i wystawia obraz z twoim portretem. Co wolno Ramszycowej, to nie wolno Tobie. Zlituj się. To Ci opowiadają, że bywasz w szpitalu świętego łazarza. Już nie wiem, co jeszcze wymyślą na ciebie za bezeceństwa. Czyś zwariowała? Masz do stanowisko tak piękne, stosunki z całym światem, młodego męża, notabene ślicznego chłopca. I to wszystko depcesz, lekceważysz, opuszczasz i po co? Doprawdy nie chcesz być szczęśliwą? Chcesz zginąć? Żebym cię nie znała, jak znam, myślałabym istotnie, że jesteś kobietą bez czci i wiary. Ale, ale ty jesteś bez serca i nie rozumiesz, co czynisz. A teraz co będzie? Co myślisz postanowić? Według mnie powinnaś natychmiast wyjechać do ojca i zagrozić mężowi rozwodem. To go pamięta. Tak jak rzeczy stoją, nie możesz ludziom się pokazywać. Tunia raz pierwszy spojrzała na nią uważnie i skamieniała. Kazia się śmiała. Nie był to wesoły śmiech, ale ironiczny, podczas gdy oczy były zimne i twarde i złe. Tak, Kazia czuła, że robi się złą i zaciętą. Czy mam wyjechać od razu z Radliczem, czy sama? – spytała zmienionym głosem. Tunia się obraziła. Jeśli tak przyjmujesz moje serdeczne rady, możemy więcej o tym nie mówić, rzekła, a zadarty jej nosek rozdymał się oburzeniem. Kasia zapatrzyła się w szary, dymny szmatek zimowego nieba i milczała. Czuła, że nieważne, co by powiedziała, Tonia ani jej nie zrozumie, ani uzna, ale jej żal było tak się rozstać z jedyną życzliwą sobie duszą. Przepraszam cię, szepnęła. Jestem bezmiernie rozdrażniona i wyciągnęła do niej rękę. Tunia nie umiała długo się dąsać. Nosek się jeszcze rozdymał, ale już wolniej. No pewnie, jesteś w okropnym położeniu. Ja bym nie przeżyła chyba takiego upokorzenia, ale trzeba myśleć o ratunku. To trudno, rzekła poważnie Kazia. Na to trzeba inną być niż jestem, inaczej czuć i myśleć. Trzeba przy tym mieć dom i rodzinę, by do niej wrócić. I trzeba ojcu wszystko wyznać, a ja tego nie uczynię. Muszę milczeć i cierpieć i tu pozostać pod pręgierzem opinii. Opowiedziała chorobę macochy, katastrofę, która wisi nad ojcem, konieczność ukrywania przed nim prawdy. Tonia się zamyśliła. Istotnie, komplikacja straszna, ale przynajmniej rozmów się z teściem, niech on wpłynie na syna. Tego trzeba opamiętać, niech wraca. Ludzie ścichną, gdy zobaczą cię pod męską opieką, a dałabym ja mu, dała tobą będąc. Dziesiątemu by zakazał urządzać takie fugi, ale ta kobieta ma w sobie jakiś szalony urok. Doprawdy. Uczyć się od niej, jak się mężczyzn trzyma, jej zazdroszczę tej sztuki czy tego daru. W ruchliwym mózgu Tuni myśl zbiegła na tory miłości, rozchmurzyła się zupełnie. Wiesz, nie uwierzysz, ale i ja miałam z Julkiem przejście. Dowiaduje się, naturalnie przez mamę Wolską, że ma kochankę. Przeraziłam się, obejrzałam, że go zaniedbywałam i naturalnie błąd mój zaraz naprawiłam. Mieliśmy drugą edycję Miodowych Miesięcy. Za to, że cię zdradził? Ano, cóż robić? Tym się mężów trzyma moja droga, muchy na ocet się nie biorą – ty musisz ze swoim niemić odrobinę taktu i sprytu. Powtarzam, twoja wina tylko. Zapewne. Uczucia mu nie obiecywałam i nie dałam. To bardzo źle, bo to i błąd i grzech. Zresztą, jak ty możesz tak żyć bez miłości? Rybią masz krew, czy co? Zaśmiała się, tym śmiechem i spojrzeniem chcąc wywołać zwierzenie. Kazi skronie pokrył rumieniec, ale odpowiedziała spokojnie. Myślę, że. Nie doznam tych wrażeń. Nie umiem widocznie kochać i nie pragnę. Jestem kaleka, uśmiechnęła się smutnie i znowu się zapatrzyła w szary dymny szmatek nieba. Dzwonek w przedpokoju spłoszył Tunię, spojrzała na zegarek. Rany boskie, miało mu trzeciej być u krewcowej. Kazia pożegnała ją i poszła do domu. Prezes spotkał ją na schodach, zmieniony na twarzy, zdyszany z pośpiechu. – Chciałem cię szukać, depesza od Andrzeja – mówił urywanym głosem, wracając z nią na górę. Wraca, spytała krótko. – Gdzież tam chory leży w Hamburgu, nie mam pojęcia co robić, awantura. Trzeba spytać co mu jest i co mu potrzeba – odparła spokojnie, biorąc do rąk depeszę. – No, groźnego nic nie ma, zatrzymany niezdrowiem. – Może by pojechać tam – bąknął stary – Niezdrowie to podejrzana, a może miał pojedynek, jest ranny? Głowę tracę. Ten człowiek mnie do grobów pędzi. Przede wszystkim wysłać depeszę z zapytaniem. Niech tatko pisze. Zaraz Józefa pośle. Pójdę sam, bo mam po drodze interes. Ojciec twój zaraz będzie na obiedzie. Zaczekajcie na mnie. Kazia zajęła się domem i obiadem i swobodnie powitała ojca, ale Szpanowski chmurny był i zatrzymał ją, kładąc rękę na głowie i badawczo patrząc w oczy. Słuchaj no, co się tu u was dzieje? Co takiego? Ty coś przede mną ukrywasz. Gdzie Andrzej? Za granicą. Dziś była depesza, że się parę dni spóźni, bo nie zdrów. Czy ojcu tak pilno go ujrzeć? zaśmiała się. Szpanowski usiadł ciężko w fotelu i milczał długą chwilę. Wiesz, że babcia Bogucka zapisała ci w testamencie swój folwarczek, jeśli Stach nie żyje. Trzeba podać ogłoszenie we wszystkich pismach może wreszcie jakaś wieść o nim będzie. Człowiek nie może tak zginąć. Tymczasem będę to ziemię zarządzać dla niego. Nic nie odpowiedziała, a on po chwili znowu zaczął. Żebym mógł był przyszłość przewidzieć zeszłej wiosny. Po co ja cię tu dał? To nie dla ciebie świat i ludzie, a tam bez ciebie jakże mi pusto. Zabierze mnie może tatu i znowu wróciłabyś? O Boże, choć dzisiaj wyrwały jej się nieopatrznie. Widzisz, żem ci szczęścia nie dał. Obejrzała się, podniósł oczy. Nie, tak źle mi nie jest. Jeszcze mi za wsią tęskno, jeszcze mi się tu nie zżyła, ale to przyjdzie z czasem. Owszem, dobrze mi przywyknę. Tatuś to zostanie na jakiś czas. Myślę, że może by lepiej było tu Zosię sprowadzić. Matce byłoby to miłe i o dziecko bylibyśmy wszyscy spokojniejsi. Mówiła prędko, żywo, chcąc go zająć czymś innym skierować na inny tor rozmowę. Muszę zostać, rzekł ponorusz panowski. Nie mam żadnej dobrej nadziei wiem, że wrócę strumną. Dziecko warto sprowadzić, ale jak? Pośle po nie pewną porządną kobietę, którą z nami mogę zaufać. We dwie z Boną dadzą radę. Dziękuję ci, bo ja jestem odurzony tym wszystkim. Słońca mnie wiele miał w życiu, ale teraz listopadowe niebo mam w duszy. Ano trudno: praca została na pociechę. Otrząsnął się siłą woli zapat i wyprostował się i począł rozpytywać o fabrykę w grodzisku, o stosunki o jej życie, na tym zastał ich prezes i z rozczuleniem spojrzał na kazie. Mówię ci, jakem po niej tęsknił przez te dwa tygodnie, było nie do wytrzymania. Czuję kadzidło i zmykam, rzekła z uśmiechem, wychodząc do jadalni. Józefie, ktoś dzwoni? Powiedz, że obiad rzuciła do lokaja. Ale służący wrócił po chwili i rzekł. To pan Radlicz jest w gabinecie pana i prosi, żeby pani raczyła przyjąć. Rzuciła głową, zawahała się, wreszcie wyszła. Radlicz czekał z kapeluszem w ręku. Otrzymałem depeszę od Andrzeja. Wzywa mnie do siebie natychmiast, rzekł cicha. Więc co? spytała zimno. Chciałem panią uspokoić, że nic strasznego i spytać czy powiedzieć prezesowi. Miał pojedynek i jest ranny. – Naturalnie, powinien pan ojcu powiedzieć, przecież jutro będą o tym wiedziały wszystkie gazety. – Nie ode mnie, może być pani pewną? – popatrzyła na niego. – Pewna nie jestem, zresztą może, może pan ma dość tego, w co mnie zaplątał. – Ja? Panią? – Ano, sprawa z obrazem, plotki, żem pozowała panu, historię z Kołockim. Że panią kocham, wie pani, że mi nie potrzeba patrzeć na panią, by mieć ją zawsze przed oczami, wiem ja. A sprawa z kołockim? Jaka? Że on chce kupić coś, czego nie mam na sprzedaż? Widziała pani obraz? Nie, mam dość słuchania o nim. Niech pani go zobaczy. Pozować do takiego tematu mogą nawet westalki. Zresztą nikt na świecie, nawet pani, nie może mi zabronić kochać. Zmarszczyła brwi. Mówił już mi to pan. I otrzymał odpowiedź. Czy mam powtórzyć? Nie, pamiętam i dziękuję pani. Miłość z wzajemnością kończy się przesytem, a taka jak moja dla pani jest natchnieniem. Owszem, bardzo pani wdzięczna za odprawę. Nigdym tak dobrze nie pracował. Nie pamiętam i dziękuję pani. Miłość z wzajemnością kończy się przesytem, a taka jak moja dla pani jest natchnieniem. Owszem, bardzo pani wdzięczny za odprawę. Nigdym tak dobrze nie pracował. Mówił swobodnie, lekko. Nawet gdybym usłyszał od pani dobre słowo, miałbym zawód. Popsułby się ideał, jakby mi kto alpejskie szarotki podał na jarzynę. Wracając do rzeczy, jadę tedy do Hamburga i przywiozę pani sakramentalną własność i urzędową miłość. W salonie ktoś jest. Wolę tutaj rozmówić się z prezesem. Zaraz go tu przyślę. – Żegnam pana – skłonił się sztywnie, spojrzała nań i rzekła. – Niech pan ten obraz z wystawy usunie. Chcę wierzyć, że pan się na mnie w ten sposób miścić nie chce. Nie o mnie już tu chodzi, protka już poszła, ale ojciec mój nic jeszcze nie wie. Skłonił się znowu w milczeniu.